Dzień dobry. Klaudia Pluta, program Nowa Inicjatywa, nowy projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej, kwadrans twarzą w twarz. A na pierwszy ogień osoba wybitna w świecie muzyki, szczególnie zagłębiowskiej, to już prawie człowiek legenda, czyli Sebastian Stecyk. Cześć, witam, dzień dobry. Witam, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. To jest wyjątkowa chwila dla nas, dlatego że znamy się z Sebastianem bardzo długo, ale muszę zacząć od tego, od czego przygotowanie kwadransu twarzą w twarz się zaczęło. A mianowicie Sebastian się lekko zestresował, że będzie gościem i powiedział, słuchaj, to ja ci coś może o sobie napiszę. A ponieważ było to bardzo fajne, co przeczytałam, postanowiłam, że od tego zaczniemy. No więc słuchajcie, tak sobie pomyślałem, bo też muszę dobrze wypaść, nie ukrywam, to tak w big skrócie grałem z legendarnym kryzysem. Kryzys, apteka, ścieżka zdrowia, trasa. Grałem z legendarnym Izraelem, dwa koncerty. W projektach Roberta Brylewskiego grałem. Nominowany byłem do osobowości roku 2021, zająłem drugie miejsce. Cztery filmy dokumentalne, w których biorę udział, w tym jeden o mnie. Nakręciłem film, krótki film o skankowaniu z Robertem Brylewskim. Wspólnie wyreżyserowaliśmy ten film. Ziggy Piggy zostało wyróżnione w najstarszym czasopiśmie Ska na świecie w dziesiątce najlepszych płyt 2011 roku. Jest tego naprawdę dużo i ciężko mi teraz to spisać. Oprócz muzyki tworzę grafiki, chociaż ja wolę słowo obrazy. Nie wiem, czy nie za mało, podałem info. No ja nie wiem, czy za mało, czy nie za mało, ale to by starczyło na parę osób, a nie tylko na jednego Sebastiana. W związku z tym, no cóż, zacznijmy od tego, że za dużo tego wszystkiego, a nie za mało. Nie wiem, ja tego nie czuję, nigdy tego nie czułem. Po prostu jest to dla mnie jakby, nie wiem, pójść do kuchni i napić się kawy. Zaczniemy od muzyki ska, bo tak naprawdę byłeś prekursorem tej muzyki w Zagłębiu. No i wszyscy znają też twoje hasło, Sosnowiec polską stolicą ska. Ono krąży cały czas w świecie muzyki, nie tylko ska, bo po prostu wszyscy o tym wiedzą. A Sosnowiec swego czasu został nazwany polskim Kingston, czyli niewątpliwie dla mnie tak jest, bo rzeczywiście muzyka ska i Sosnowiec to tak równa się, znak równa się pomiędzy tymi słowami należałoby postawić. No i dlaczego ska? Już żeśmy 10 tysięcy razy na ten temat rozmawiali, ale być może są osoby, które nie, że cię nie znają, bo w to wątpię, natomiast mogą nie wiedzieć, dlaczego taki był początek. Wiesz co, chciałem wrócić do tego, że tak jeszcze trzeba by wymienić przy tych prekursorach i to jak najbardziej Tomaszka Małpę, Andrzeja Zycha. Jest jeszcze, przepraszam, pominąłem na pewno ekipę, ale ten, dzięki nim my zafascynowaliśmy się tą muzyką, bo to oni tutaj tą muzykę przyprowadzili, przynieśli, nie wiem, kanałami wtedy. No byłeś wtedy bardzo młodziutki. Byłem, bo jak graliśmy w Dirty Flower, to miałem lat 16. Na przykład. I byliśmy łobuzami. Nie będziemy mówić, ile lat temu to było. Znaczy, to tak jest chyba, że w przypadku kapel, szczególnie jak zaczynają i są nastolatkami, to ta łobuzerka gdzieś tam po prostu, no jest, no. Myślę, że nie będziemy o tym mówić, ale nie, z samego faktu tego, co przytoczyłam z naszej rozmowy, to i z tego, co napisałeś, no to jesteś takim trochę renesansowym gościem, bo cię interesuje dużo rzeczy, wszystkie one są wokoło sztuki, że tak powiem. I to jest i obraz na ścianę, i teledysk, i to jest gdzieś tam współpraca przy filmach, które wymyślaliście, bo byliście wykonawcami od A do Z, nie tak jak dzisiaj, że jest cała ekipa filmowa, każdy odpowiada za 2 centymetry tak jakiejś pracy, a tutaj to wykonanie było po prostu całościowe. To jest ciekawe, bo na przykład film to mi się przyśnił, cały scenariusz, naprawdę. O tym wirusie, co wybiera, nie wiem, wybiera uczciwego artystę. No.
Robert potem zmodyfikował troszeczkę scenariusz, tam po prostu się dzieje. W tym krótkim filmie o skankowaniu. Tak. No. Fajna przygoda. Ale przewrotnie i przekornie chciałabym teraz przejść, bardzo szybko, nie wiem dlaczego, z muzyki chciałabym przejść do tej sztuki wyższej, czyli do, nazwijmy po imieniu, obrazów, nie mówmy grafik. Bo jeżeli Państwo, jeżeli nie wiecie, to uprzejmie donoszę, że Sebastian miał swoją autorską wystawę grafik w Zagłębiowskiej Mediatece, która się odbiła szerokim echem tutaj w środowisku. Kto nie widział, niech żałuje, bo była świetna. No i co? No i co w związku z tymi grafikami? Pogadajmy trochę, bo to się wiąże też z całą resztą, tak? Bo to się przekłada na to, co robisz też dzisiaj, chociażby na swoim profilu. No wystawa nazywała się, też ciekawie, bo Socjofobie Pobmorfa. Ogólnie ja sobie wymyśliłem, że połączę Pobart z ksenomorfem, z tymi takimi postaciami Gigera, co jakby, no przynajmniej się zainspirowałem. No i chyba wyszło. A potem to już w ogóle artystycznie pojechałem. Wystawa tak. Była naprawdę świetna. Muszę powiedzieć też, że co ważne, że no, bardzo dużo osób przyszło również z branży muzycznej. Tak. Zastanawiałam się nad tym, czy nie dowierzali, czy po prostu wiedzieli, że jest nie dowierzali. Dobry. Nie. Nie dowierzali. Nie. I to poznali Stecyka z innej strony troszeczkę. Tam u niektórych występuje Orwell, także nie ma co udowadniać nic. Ale my dzisiaj się spotykamy praktycznie nie z powodu muzyki ska, tak naprawdę, tak. Tylko z zupełnie innego powodu. I o tym za chwilę, ale zanim o tym, bo to jest kolejna twoja odsłona jakby, to muszę powiedzieć, że nie ograniczasz się właśnie tylko do muzyki ska, czy nawet do grafik, czyli płynnie przechodzisz czy ze stylu muzycznego w inny styl, czy z jednego rodzaju sztuki w inny. No i teraz pytanie takie wprost. Co ty robiłeś w kościele? No w kościele. Tutaj pozdrawiam Andrzej. Pozdrawiam mamę Andrzeja. Andrzej zaproponował mi, Andrzej Mikulski, z którym mam projekt. Doktor Mikulstein i profesor Sztek. No. Taki projekt. I padła propozycja, żeby zagrać w katedrze, w Pruszkowie. I Andrzej mi powiedział, słuchaj, to graj drum and bassy, dżungle, a ja będę grał... No Andrzej jest po Lyonie muzykiem wykształconym, on tam naprawdę... Potrafi. Więc... No i mama Andrzeja, diwa operowa, pięknie tam po prostu zaśpiewała, no i myśmy po prostu, ja grałem te drum and bass. Wyście sobie plumkali, tak? Plumkałem drum and bass, no nie wiem, czy można nazwać plumkaniem drum and bass w kościele. A czy wiedziałeś od razu, że będzie mama Andrzeja? Wiedziałem, tak, wiedzieliśmy wszystko, to były kompozycje, które wcześniej przećwiczyliśmy sobie. No i co, no i po koncercie tak spojrzałem na ludzi, to nie wszyscy, no, parafianie byli jakby chyba ich ogłuszyliśmy trochę. No ale ogólnie to chyba się spodobało. No, to tak po prostu. No i jest to przeżycie. Jest to echo w tym kościele, klimat taki, wow. No, jest to przeżycie jakieś. Wspomniałeś już właśnie o jednym z dwóch jeszcze projektów muzycznych, o które chcę zapytać. Właśnie o doktora Mikulsteina i profesora. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nie jest twoja bajka, ale ty się właśnie nie ograniczasz. I powiedz mi, jak doszło do waszego spotkania? No bo to trochę są dwa światy. Wiesz co to jest... Ja zaprosiłem Andrzeja, między innymi Andrzeja i całą ekipę The Bartenders, to jest środowisko ska. Kiedyś zaprosiłem ich do Sosnowca, oni byli częścią składu Ziggy Piggy,
grali ze mną w Ziggy Piggy. No i tutaj się znamy już kupę lat, no i... No i gramy, no, gramy niekiedy... Różnie, no teraz akurat mamy przerwę, no Andrzej tam robi swoje, ja robię swoje. Mhm. Jakby ktoś chciał usłyszeć dokonania nasze, to zapraszam do telewizji Jazz TV. I tam lecimy często, w Jazz TV. No tak, no ale wracając do tego, dlaczego my tu dzisiaj siedzimy na tej pięknej kanapie, w tym pięknym miejscu, kwadrans twarzą w twarz, z Tecyk gościem, to musimy powiedzieć o tym, co się teraz dzieje, bo rodzi ci się powoli w bólach dziecko. Tak, tak. Dziecko muzyczne, od razu uprzedzam. Natomiast jest to ważne, bo od 2008 roku dwie płyty, dwie epki, Ziggy Piggy, no jak było też w tym krótkim tekście powiedziane, no trochę zamieszało na muzycznym rynku. No i 10 lat przerwy potem, no i teraz właśnie powstaje coś nowego. Nie mogę się doczekać, bo wiem, że to będzie bardzo, bardzo dopracowana, fajna płyta. Może i taka rewolucyjna na muzycznym rynku. No ale czy to taki jest dobry czas na powrót? Tak. To znaczy, ja ci powiem, myśmy nigdy nie odchodzili. Mhm. Zawsze po prostu albo grałem, albo nie grałem i zespół był zawieszony. Nie zawieszony. Raz go tylko zawiesiłem. Dwa razy. Ale to już nie będę opowiadał. A tak to... Przerwy. Gdzieś tam żeśmy sobie zagrali koncert, nie graliśmy. No ja wiem, że Ziggy Piggy to jest raczej też taki projekt muzyczny, bo no projekt. To nie jest stała ekipa. Tak. Zapraszasz bardzo znane osoby. Jest parę osób, które się przewijają przez te wszystkie płyty. Bartosz Mizera na przykład jest od początku. No, ale to jest też tak, że sięgasz ciągle po jakieś nowinki. No nie, może ciężko, źle to powiedziałam, bo trudno nazwać nowy głos, który się pojawi na płycie nowinką, ale generalnie dwie nowinki żeńskie na tej płycie się pojawiają. Zacznijmy od wokalu. No pojawi... wokal Bogusia Bogna. Bardzo dobra wokalistka. Znaczy, bardzo fajnie się z nią pracuje, to już ludzie ocenią. Czy się też tak, tak, też tak nie mogę mówić, że... ale bardzo fajna koleżanka. No co powiesz jeszcze o głosie, bo ja jestem też bardzo No ma ciekawa. Bardzo dobry głos, no, operuje tym głosem bardzo dobrze i słucha. Przede wszystkim uczy się. To jest ważne. Jest w studiu, jak wchodzi, nie ma poprawek. To jest po prostu, no wchodzi i śpiewa. Wchodzi, śpiewa i wychodzi. I wychodzi. No. Dobrze, i druga żeńska nowinka, że trzymam się już tej terminologii, to Ala Ludwichowska. A tak, pozdrawiamy tak, Alicję pozdrawiamy. Bardzo serdecznie, tym bardziej, że Alicja jest pomysłodawcą tego, że my tu siedzimy sobie. Tak. Kwadrans twarzą w twarz, nazwa moja, goście wspólni, pomysł Ali ewidentnie. No i Ala, no... napisała teksty. Ala napisała teksty ogólnie z Ziggy Piggy. Jest w bandzie Ziggy Piggy. To są właśnie ci tacy... ci bohaterowie. Tak. Bo ich nie widać, a tak naprawdę zespół trzyma się oparty jest na ich pomysłach, na ich tekstach. No to Ala, powiedziałem Ala, a mówię Alicja właśnie. Dobrze, to bo już będę mówił Ala, bo jest ładnie. Generalnie jest tak, że Alicja też jest multikulti, bo jest też plastyczką, jest graficzką, no więc... Proszę bardzo. No właśnie. To jest chciałam powiedzieć, że dzisiaj ty wyglądasz po prostu, koszulka jest pierwsza klasa. No. No to jest produkcja Ali właśnie. Tak, i rzeczywiście z tego jak ja postrzegam Alicję, no to ona po prostu jest z Ziggy Piggy, tak jak powiedziałeś. Tak. Nie, że z zespołu, tylko w tym klimacie. Ona się dobrze czuje chyba w tym i
Wydaje mi się, że... I z zespołu jak najbardziej, jest z zespołu, ale jest z Iggy Piggy. No. Taki ma charakter. Tak. Chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że dzięki temu, że dwie nowe kobiety pojawiły się w projekcie z Iggy Piggy i tego się będę trzymać, takiej nazwy, bo dla mnie to jest to nie tylko muzyka i koncerty, tylko to jest takie coś więcej, no to myślę, że to też będzie jakaś nowa jakość. Nowa jakość, tak jest. Ja jeszcze chciałbym opowiedzieć, bo nie opowiedziałem, jak przez 2 lata prawie szukałem składu. Też nie chcę nikogo jakby obrażać, ale nie mogłem tutaj, nie mogłem tu na naszym rodzinnym, w naszym rodzinnym Sosnowcu jakby do końca znaleźć tych muzyków. Z Bartkiem razem. No i szukaliśmy i tutaj, i tam, i różne niepowodzenia były, bo mieliśmy sponsora, już wchodziliśmy do studia. No naprawdę, to dużo przygód przez te 2 lata w związku z tą płytą. I zadzwoniłem do Częstochowy, do Kordiana, pozdrawiam, Habakuk. I tam się dopiero zaczęła cała przygoda. Zrobiliśmy na początku we dwójkę płytę, potem doszedł Marek Makles, robimy ją w trójkę. Doszedł Przemek, basista. I bardzo fajnie się pracuje, naprawdę. No właśnie, to, tak. Ty teraz bardzo dobrze podprowadziłeś mnie do kolejnego pytania, a mianowicie nie mogę powiedzieć, że odchodzisz na tej płycie od ska, bo to nie da się, tak. Ale traktujesz go inaczej, że sięgasz głębiej, że będzie mocniej. Wytłumacz tym, którzy nas będą oglądać, o co chodzi z tym powrotem tak trochę do korzeni jakby. To znaczy, cała płyta będzie Northern Soulowa. Soulowa, Northern Soul, ale głównie to jest Northern Soul. Czyli jakby to jest ojciec ska, Northern Soul. Najpierw był Northern Soul, potem było ska. W Anglii. Czyli te gatunki w latach 60., 50., 60., 70., 80. Te gatunki, które leciały w radiu, te popowe gatunki. Jak nagraliśmy te utwory, posłuchaliśmy ich, to naprawdę w przełożeniu na polski one są około popowe. To już nie ma... Widocznie tak tam w Anglii, no bo staraliśmy się komponować bardzo podobnie to wszystko jest to muzyka... No popowa, tylko że no chcemy zachować ten sznyt. No właśnie, bo musi być, bo my jesteśmy już tacy. No właśnie. Sznyt. No dobrze, no to wypadałoby zadać właściwie ostatnie pytanie w naszej rozmowie. Kiedy to muzyczne dziecko pojawi się na rynku? W 2023 roku dopiero jesteśmy po rozmowach już bardzo dobrych, owocnych. Całą pieczę nad jakby wydaniem tej płyty trzyma Tomasz Kołodziejczyk. Pozdrawiamy serdecznie, Zagłębiak z urodzenia. I wytwórnia Corner Music. Aha, jeszcze słuchajcie, czekajcie na singiel w 2022 roku. Czyli jeszcze w tym roku. Tak. No dobrze, czyli co? Czekamy, 2023 rok. Premiera nowej płyty z Iggy Piggy. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Sebastian już dołoży swoje 3 grosze, żeby naprawdę była piękna. I mam nadzieję, że z okazji tej płyty na tej kanapie usiądziemy ponownie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia. Kwadrans twarzą w twarz. Polecamy się. Do zobaczenia.